A my, wciąż jak obłąkani, będziemy przychodzić na groby, aby usłyszeć głos sumienia, aby naród zachował wrażliwość na to, co jest dobrem, a co złem. Aby dobro wyjednał, a zło dobrem zwyciężył. Niedzielę września spotykamy się na cmentarzu w Budach Zosinych, aby uczcić pamięć poległych żołnierzy Armii Krajowej w bitwie pod Jaktorowem. Witam Państwa na obchodach 79. rocznicy bitwy. Witam mieszkańców oraz naszych gości. Witam serdecznie uczestnika bitwy pod Jaktorowem, weterana pana Witolda Grzybowskiego. Witam serdecznie wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej,
polskiej, pana Michała Kamińskiego. Witam serdecznie posła na Sejm RP, pana Macieja Laska. Witam serdecznie radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, panią Annę Brzezińską. Witam serdecznie radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pana Piotra Kandybę. Witam serdecznie starostę powiatu grodzickiego, pana Marka Wierzbickiego. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miasta Żardowa, pana Ryszarda Mirgosa. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu Grodzickiego, pana Sławomira Kamińskiego. Witam przedstawiciela Stowarzyszenia Grupy Campinos, pana Marcina Biegasa. Witam komendanta Powiatowej Policji Wojciecha Bogiela. Witam zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, pana Piotra Książaka. Witam komendanta Komisariatu Policji w Jaktorowie, pana Bartosza Zająca. Witam również księży proboszczów, księdza Wiesława Skoniecznego z parafii w Jaktorowie, księdza Krzysztofa Krawczyka z parafii w Międzyborowie oraz księdza Romana Wawrzyniaka z parafii w Baranowie. I proszę was o odprawienie mszy świętej w intencji poległych żołnierzy. Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Te dwa hymny wprowadzają nas w tę podniosłą atmosferę tej uroczystości, którą przeżywamy. Tę modlitwę, aby prosić miłosiernego Boga o zbawienie dla tych, którzy tu spoczywają, dla tych, którzy tu zginęli. Dołączając do tych powitań pana wójta i my, kapłani tych trzech parafii sąsiadujących z tym miejscem, podejmujemy tą szczególną ofiarę mszy świętej za zmarłych, za poległych.
Świadomi jesteśmy naszych słabości, naszych ułomności, dlatego zawsze na początku mszy świętej żałujemy za grzechy, uświadamiamy sobie naszą słabość i teraz przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Pana wysokości Bogu, Pana ziemi pokój, ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Słuchajmy się teraz z uwagą w Słowo Boże. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami,
i myśli moje nad myślami waszymi. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele, to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. K-
Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, oszemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Można usiąść, zatrzymamy się na tym słowie przepisanym na dzisiejszą niedzielę. Czcigodni kombatanci, obrońcy ziemi ojczystej, czcigodne poczty sztandarowe, bracia kapłani, szanowni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych, szlachetni żołnierze i harcerze i wszyscy zebrani tu bracia i siostry, wierni dziedzictwu obrony ojczyzny. Zgromadziliśmy się dziś, aby upamiętnić tych wszystkich, którzy uczestniczyli w bitwie pod Jaktorowem w czasie II wojny światowej, walcząc w obronie ojczyzny. Tych, którzy wypełnili to, co Maria Konopnicka ujęła w słowach dekalogu Polaka: jam jest Polska, ojczyzna twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż samego siebie. Wspominając poległych niemal 80 lat temu bohaterów, powinniśmy uświadomić sobie, co doprowadziło do tej tragedii. Oto Polacy walczyli wtedy przeciw dwom wielkim zbrodniczym systemom. I oba były systemami bezbożnymi. Hitlerowcy, którzy na pasach mundurów mieli napis Gott mit uns, swoim barbarzyństwem i zbrodniami raczej Bogu urągali, niż kierowali się jego przykazaniami. Byli emanacją tych wszystkich obłudników, którzy Boga mają na ustach, ale nie w sercu. Tych, którzy na Boga się powołują, ale nie żyją według jego nauki i przykazań. Bezbożnym systemem był też komunizm, który z Bogiem i wiarą
prowadził walkę otwartą i bezwzględną i zamiast powszechnego dobrobytu niósł głód, ucisk, prześladowanie, śmierć. Albowiem tam, gdzie nie ma Bożego Ducha, nie ma miłości, nie ma miłosierdzia, nie ma jedności, nie ma pokoju. Tam, gdzie nie ma Bożego Ducha, jest nienawiść, niszczenie bliźniego, jest pogarda dla drugiego człowieka. Gdy patrzymy na II wojnę światową, to dostrzegamy, że źródłem eksterminacji ludności też była właśnie pogarda dla drugiego człowieka. Pogarda dla narodu polskiego, dla narodu żydowskiego, dla innych narodów. Powinniśmy uświadomić sobie i zawsze pamiętać, że świat bez Boga to tragedia dla ludzi, tragedia dla człowieka. Dlatego dzisiaj w pierwszym czytaniu bardzo dobitnie Bóg przez proroka Izajasza wzywa do nawrócenia. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczenie. Zwykle po tych słowach przychodzi na myśl wiele osób, które to oni powinni się nawrócić, oprócz nas. Dlatego teraz niech każdy pomyśli, jakie sfery jego życia wymagają nawrócenia. Jego nawrócenia, a nie nawrócenia innych. Bo łatwo przychodzi nam właśnie zwracać uwagę innym, ale nieraz możemy mieć belkę w swoim oku. I dlatego woła dziś do nas święty Paweł w drugim czytaniu: tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Ewangelii, w której dekalog streszcza się w dwóch przykazaniach. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całym umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Te wartości były bardzo ważne dla tych, którzy polegli za naszą ojczyznę. Bóg, honor, ojczyzna, ale Bóg na pierwszym miejscu. Dlatego bardzo dziękuję organizatorom, że te uroczystości od lat mogą koncentrować się wokół ołtarza, wokół Chrystusowego krzyża. Nawet wtedy, kiedy była pandemia, kiedy ograniczano możliwości publicznych wystąpień i zgromadzeń, zawsze była tutaj sprawowana msza święta w tę ostatnią niedzielę września. Wokół krzyża Chrystusowego. Pozwolę sobie zacytować fragment roty przysięgi składanej przez wstępujących w szeregi Armii Krajowej. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia. I przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej. Stać nieugięcie na straży jej honoru, o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego. Piękny tekst. Składali oni przysięgę na krzyż, nie na karabin, którym musieli się posługiwać, ale na krzyż. Bo to krzyż był źródłem ich męstwa i poświęcenia. Bo z krzyża Chrystusowego płynie przesłanie miłości silniejszej niż śmierć. Przesłanie ofiary złożonej ze swojego życia po to, aby inni mogli żyć, aby inni mogli cieszyć się wolnością. To Chrystus powiedział do swoich uczniów: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Te słowa Jezusa, wypełnione przez Niego na Golgocie, stały się również wezwaniem dla tych żołnierzy. Oni byli gotowi oddać i oddali życie. Nie zabrać komuś życie, ale oddać swoje życie za rodzinę, za braci, za ojczyznę.
podkreślę to, byli gotowi nie zabrać komuś życie, ale oddać życie. To było ich ideą. Przykład bohaterów, za których tutaj się modlimy, niech będzie nam pomocą w zrozumieniu słów dzisiejszej Ewangelii. Bo zapewne dla wielu z nas są one jednymi z trudniejszych. Przecież postawa robotników, którzy się buntują, że pracując dłużej otrzymali tę samą zapłatę, jak ci, którzy pracowali krócej, wydaje się być uzasadniona. Ale spójrzmy na życie każdego z nas, jak na tę ewangeliczną pracę w winnicy. Czy moglibyśmy powiedzieć, że krótsze życie powinno być mniej warte niż długie? W otaczających nas mogiłach spoczywa wielu poległych za młodu. Tak dużo było jeszcze przed nimi. Tyle mogli jeszcze osiągnąć, szczególnie uczestnicy Powstania Warszawskiego. Ich życie było krótsze od życia wielu z nas tu obecnych. Ale czy ktokolwiek śmiałby powiedzieć, że było mniej warte? Właśnie wręcz przeciwnie. Należy im się najwyższa zapłata. Dlatego nie sprzeciwiajmy się Bożej hojności, ale ufajmy Chrystusowi, który mówi: chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno mi uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Słowa z dzisiejszej Ewangelii, z tej przypowieści, ukazują nam również potęgę i ogrom Bożego miłosierdzia. Boże przebaczenie nie ma żadnych granic czasowych. Nie trzeba mieć zatem odpowiedniego stażu we wspólnocie Kościoła. Nie trzeba zbierać jakichś punktów czy zasług. Można spotkać w każdym momencie życia Boga, nawet w ostatniej Jego godzinie. Ale warunkiem jest jedynie gotowość do zwrócenia się ku Bogu, pragnienie pojednania z Bogiem, który, jak pisał prorok Izajasz, hojny jest w przebaczeniu. I Izajasz zachęca nas do tego: szukajcie Boga, póki można Go znaleźć. I dziś gromadzimy się właśnie, aby szukać spotkania z Bogiem. Gromadząc się dzisiaj przy grobach poległych żołnierzy Armii Krajowej, nie chcemy rozpamiętywać ran zadanych naszemu narodowi w czasie wojny czy w czasie Powstania Warszawskiego. Chcemy prosić o miłosierdzie Boże dla poległych, bo wierzymy, że dla ufających Bogu śmierć jest tylko przejściem do życia wiecznego. Chcemy prosić, aby na wieki ci, którzy zginęli, mogli żyć z Bogiem w Jego Królestwie. Chcemy w milczeniu skłonić głowę przed ich poświęceniem dla Ojczyzny. Chcemy sprawić, aby groby, na które patrzymy, nie były symbolem porażki czy śmierci. Chcemy o tym miejscu myśleć jak Maria Konopnicka. Groby wy nasze, ojczyste groby, wy życia pełne mogiły. Czy wy nie ołtarzem próżnej żałoby, lecz twierdzą siły? To właśnie, kiedy chcemy oddać poległym hołd, najlepiej uczynimy to, jeśli będziemy wspólnymi siłami budować potęgę naszej współczesnej ojczyzny, za którą oni oddali życie. Jeśli będziemy wierni wartościom, które oni wyznawali, a to Bóg, honor, ojczyzna, Krzyż Chrystusa, Najświętsza Maria Panna, Królowa Korony Polskiej, miłość bliźniego. To były fundamenty ich siły i to powinny być i nasze fundamenty
Amen. Fundamentem naszego życia religijnego jest wiara. Dlatego i teraz stańmy, aby w tym szczególnym miejscu złożyć wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wspominając wiarę naszych ojców i wielkie ich czyny w obronie ojczyzny, z wiarą w Bożą pomoc błagajmy dzisiaj we wszystkich potrzebach Kościoła, ojczyzny naszej oraz nas tutaj zgromadzonych. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby byli wierni przymierzom Chrztu Świętego i przekazywali bezcenny dar wiary następnym pokoleniom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby jej mieszkańcy szczerze miłowali swoją ziemię, jej historię i chrześcijańskie tradycje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę oraz za wszystkich zaangażowanych w sprawy społeczne, aby zawsze pamiętali, że służą przede wszystkim dobru drugiego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich poległych w obronie ojczyzny, a zwłaszcza za tych, którzy spoczywają na tym cmentarzu, aby radowali się nagrodą wieczną w niebieskiej ojczyźnie, gdzie nie ma już cierpienia i śmierci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zabitych przez totalitarne reżimy w obronie prawdy, wolności i godności człowieka, aby otrzymali koronę zwycięstwa z rąk samego Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy wprowadzali ducha jedności i pokoju do naszych rodzin i wszędzie tam, gdzie Bóg nas pośle. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Boże, aby dzisiejsza modlitwa ożywiała naszą wiarę w Ciebie i naszą miłość do ziemskiej ojczyzny. Okaż miłosierdzie Twoim wiernym, którzy oddali życie za swoich braci, aby na wieki cieszyli się owocami swej ofiary i pokładanej w Tobie nadziei. Wspomagaj nas przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i świętych naszych patronów,
których wzywamy jako pomoc i obronę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymali dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego i narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne sobie gwiazda i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony. Hosanna na wysokości. Msza święta polowa, którą sprawujemy, ma swoje uwarunkowania. Dlatego niektórym będzie trudno uklęknąć, ale można
przeistoczenie przeżywać w pozycji stojącej. Kto chciałby, kto ma taką potrzebę, może uklęknąć, ale można też przeżywać w pozycji stojącej, tylko wtedy zrobimy skłon głowy, aby wyrazić cześć wobec tych świętych postaci. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Ty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o spoczywających, poległych w tym miejscu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, Wybawicielką dusz czyśćcowych, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, patronem dobrej śmierci, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi. Bóg jest naszym Ojcem. Dlatego pouczeni przez Chrystusa możemy wołać do Boga: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Groby tu spoczywających są jakby takim znakiem zachęcającym nas i pobudzającym nas do tego, że ci, którzy walczyli o pokój, chcą, abyśmy my, żyjąc w pokoju, dzielili się też tym pokojem z bliźnimi, z tymi, którzy są wokół nas. Przyjmując ten testament, chcemy dzielić się Chrystusowym pokojem. Przekażcie sobie nawzajem znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę będzie rozdzielana Komunia Święta. Są takie jakby naturalne tutaj trzy ulice, uliczki, w których księża staną udzielając komunię. Jeden ksiądz tutaj, drugi w tej uliczce wiodącej do bocznej furtki i trzeci po środku. Możemy podchodzić procesyjnie do komunii. Jeśli komuś byłoby trudno podejść, to proszę zasygnalizować, ksiądz podejdzie z komunii. Oni są gelikus.
Thank you.
Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To na chwilę jeszcze można usiąść. Wyrażam w imieniu księży sąsiadujących parafii moim wdzięczność za tę piękną liturgię, za nasz udział w tej mszy świętej, za to, że mogliśmy na tym ołtarzu złożyć ciało Chrystusa przede wszystkim, ale złożyć ofiarę tych wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny. Dziękuję za tak licznie przyjętą Komunię Świętą. Dziękuję, że tak wiele osób zgromadziło się tutaj dzisiaj. Po tych czasach pandemii, kiedy te możliwości były ograniczone, bałem się, że może nie wrócimy do dawnych zwyczajów, kiedy w tę ostatnią niedzielę września tak wiele osób gromadziło się tu wokół cmentarza, wokół Chrystusowego ołtarza. Ale moje obawy były próżne. Cieszę się, że wiele nas jest i dalej pamiętajmy, każda ostatnia niedziela września niech będzie tym takim szczególnym zobowiązaniem nas i młodzieży do tego, żeby zgromadzić się tutaj, zgromadzić się na wspólnej modlitwie. Za chwilę dalszy ciąg dzisiejszej uroczystości. Złożenie kwiatów, wieńców będzie miało swój przebieg po mszy świętej, a później, z tego co wiem, organizatorzy zapraszają na dobrą grochówkę, zawsze była dobra, myślę, że i dzisiaj będzie też. Pogoda nam też sprzyja, także jest to taki szczególny dar Pana Boga dla nas. Niech Boże błogosławieństwo nam towarzyszy, niech nas umacnia i wspomaga, abyśmy trwając w tym Bożym pokoju mogli trwać w łasce Pana Boga w Jego miłosierdziu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu nie będą dzięki. Swoją
Wołam partyzantów, kawalerzystów z 27 pułku Ułanów imieniem króla Stanisława Batorego z Nieświeża, a wśród nich dowódcę Chorążego Turkiewicza pseudonim Mieczaj. Przywołuję Ułanów z pierwszego szwadronu, wachmistrza Jana Jakubowskiego pseudonim Wołodyjowski, drugiego szwadronu, wachmistrza Józefa Niedźwieckiego pseudonim Amina, trzeciego szwadronu, wachmistrza podchorążego Narcyza Kulikowskiego pseudonim Narcyz oraz czwartego szwadronu dowodzonego przez porucznika Aleksandra Pietruckiego pseudonim Jawor. Wzywam do nas żołnierzy ze szwadronu CKM 23 pułku Ułanów Grodzieńskich z postaw dowodzonego przez porucznika Jarosława Gąsiewskiego pseudonim Jar oraz zwiadu konnego z batalionu podporucznika Józefa Bazarskiego pseudonim Lis. Stańcie do apelu! Wołam do nas żołnierzy innych oddziałów tworzących grupę Campinos z batalionu Sochaczewskiego majora Władysława Starzyka pseudonim Korgin, batalionu Legionowskiego porucznika Bolesława Szynkiewicz pseudonim Znicz, kompanii z oddziałów specjalnych Jerzyki porucznika Jerzego Strzałkowskiego pseudonim Jerzy, pierwszej kompanii batalionu 5 z Warszawy porucznika Stefana Matuszczyka pseudonim Borawa, kompanii lotniczej porucznika Tadeusza Gaworskiego pseudonim Lawa, kompanii z wierszy od porucznika Franciszka Wiśniewskiego pseudonim Jurek, plutonu z Pruszkowa od porucznika Tadeusza Nowickiego pseudonim Orlik, plutonu z Ozarowa od porucznika Jerzego Dusica pseudonim Puchała, plutonu z Apelów od porucznika Bolesława Janowista pseudonim Jurewicz, plutonu z Pragi porucznika Henryka Małowieckiego pseudonim Ran, oddziału z Woli porucznika Mariana Olszewskiego pseudonim Marysia oraz oddziału Armii Ludowej dowodzonego przez podporucznika Teodora Kufla pseudonim Teo. Stańcie do apelu! O bohateru! Przywołuję wszystkich partyzantów grupy Campinos poległych w wielu bitwach i potyczkach, m.in. w bojach o lotnisko na Milanach oraz dworzec gdański pod Truskawiem i Jaktorowem. Wzywam majora Alfonsa Kotowskiego pseudonim Okoń, walecznego dowódcę grupy Campinos, który poległ w boju pod Jaktorowem. Stańcie do apelu! Wołam wszystkich poległych i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej z rejonów Puszczy Kampinoskiej, którym nie dane było doczekać wolności. Przywołuję łączniczki i sanitariuszki z Wojskowej Służby Kobiet. Wzywam leśników z Puszczy Kampinoskiej, niosących nieocenioną pomoc walczącym. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Wołam do nas zmarłych po wojnie żołnierzy grupy Campinos, którzy osobistym zaangażowaniem przyczynili się do utrwalenia pamięci o tragicznych czasach okupacji hitlerowskiej. Wzywam pułkowników Józefa Krzyszkowskiego pseudonim Szymon i Witolda Lęczewskiego pseudonim Strzała oraz majora Adolfa Pilka pseudonim Buradolina. Przywołuję do nas księży kapelanów grupy Campinos, księdza kardynała Stefana Ruszyńskiego pseudonim Radwan III, księdza Jerzego Waszkiewicza pseudonim Radwan II oraz księdza Hilarego Praczyńskiego pseudonim Walian. Stańcie do apelu! O bohaterów! Do was się zwracam, potomni bohaterów, którzy do końca pozostali wierni ojczyźnie. Nie zapomnijcie. Niech ich postaci i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Dziękujemy harcerzom z Chówca Jaktorów imienia Grupy Campinos Armii Krajowej za przeprowadzenie apelu pamięci. Za chwilę ceremonia składania wieńców, wiązanek i kwiatów.
Bardzo prosimy delegację o zajmowanie miejsc za wieńcami. Nie będę przeszkadzał się. Chciałbym się między te nogi jeszcze zmieścił. Przywitanie przez wójta i tyle. Jakoś dziwne. Może będzie tam, ale nie wiem, czy tam jest jakaś pani. Pierwszy raz coś takiego nie było. W sumie to było najlepsze miejsce. Chciałbym przypomnieć, że stoję przed moją kamerą. Tak? Przed kamerą, nie przede mną, przed kamerą. A, co? Dobra. Ja mogę trochę podnieść. Ja mogę się cofnąć. Nie ma sprawy, poradzimy sobie. W imieniu Zarządu Środowiska Grupy Campinos, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wieniec składa pan Witold Grzybowski oraz pan Marcin Biegas i pan Jerzy Misiak. Władz Komitetu Obywatelskiego
Wielkiego Obchodu Polskich Bitwy pod Jasnowem składają gminy pan Rafał Brądzikowski, pan Sławomir Kamiński. Wszystkim, którzy złożyli wieńce na cmentarzu w Budach Zosinnych.